całą dobę. Temperatury powietrza utrzymywać się będą poniżej zera, a mróz będziemy odczuwać szczególnie przy rozpogodzeniach. Ula Matysiak, dobry wieczór Państwu. Pogodę nad Pomorzem kształtuje klin wysokiego ciśnienia związany z wyżem z centrum nad Finlandią. Ze wschodu napływa suche i chłodne powietrze polarno-kontynentalne, a takie istotne zmiany nastąpią dopiero w czwartek wieczorem, gdy z nadwysp brytyjskich nasunie się nad nasz region zatoka niskiego ciśnienia z frontem atmosferycznym i wówczas ponownie zachmurzy się, a w nocy pojawi się śnieg. A najbliższej nocy zachmurzenie małe do umiarkowanego, w kolejnych godzinach na zachodzie regionu wzrośnie do dużego. Nie będzie padać i nawet minus 9 stopni na termometrach do minus 4 nad samym morzem. Do tego wiatr słaby, nad ranem umiarkowany. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali i nieznacznie spada. Jutro początkowo na zachodzie regionu zachmurzenie będzie duże, jednak w dzień wypogodzi się do umiarkowanego i małego, a na wschodzie nawet do bezchmurnego nieba. Temperatura od minus 5 do minus 2. Do tego wiatr umiarkowany do dość silnego na wybrzeżu, a w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami nawet silny. Ciśnienie wynosić będzie 1016 hektopaskali. Na morzu nocą wiatr południowo-wschodni powieje z siłą od 3 do 5, 6 stopni w skali Beauforta. Stan morza wynosić będzie 3 do 4. Jutro nie zmieni się kierunek wiatru, ale wzrośnie jego siła do 7 stopni w skali Beauforta. Stan morza 4. Na tym kończymy wietrzną i mroźną prognozę pogody. Proszę się trzymać ciepło. Do zobaczenia.